Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale. Rozpoczynamy kolejny dzień. Dzisiaj miałam jechać do galerii. Mam jeden dzień taki wolniejszy, że tak powiem, w terminarzu moim, ale stwierdziłam, że jednak nie będę jechała. U nas dzisiaj są strajki, więc mówię, jak ja mam stać w tych korkach. Zresztą mam sporo zaległości w domu. Tutaj nawet widać, jeszcze walizka leży. Muszę zrobić dzisiaj też obiad, bo jutro mnie też w domu nie ma. Ani jutro, ani pojutrze, ani po pojutrze, więc stwierdziłam, że jutro jadę też zakładać holtera, więc stwierdziłam, że dzisiaj jednak ponadganiam te zaległości, mam troszkę prasowania, ale najpierw jedziemy po zakupy. Jadę do Biedronki i do Lewiatana, zajadę do Pepco, do Action. Mam ogólnie już sporo zakupów takich, żeby wam nagrać film. Muszę się też coś zmontować. Rano wypuściłam tego Half Price'a, także jesteście bardzo na bieżąco. Wczoraj całe Boże Dzień mnie nie było w domu. Powiem wam, wyjechałam o godzinie 7:30 z rodzicami do lekarza. W międzyczasie mój mąż przyjechał, moją mamę odebrał, ja pojechałam do taty, no i z tatem utknęłam, wróciliśmy o 9:30 w nocy. Także wczoraj byłam cały Boży Dzień w szpitalu, tata gorzej się znowu poczuł i prosto po immunoterapii pojechaliśmy na izbę przyjęć, no i tam utknęliśmy od 13 do 21. Ale mam nadzieję, że w końcu zostało zdiagnozowane to, co faktycznie tacie dolega, to skąd ten ból się bierze, skąd to samopoczucie i że w końcu to zadziała. Oczywiście ma to swoje konsekwencje, ale to wiecie, nie o tym vlog. Mam nadzieję, że spędzicie dzisiaj miło ten czas ze mną. Zrobię dzisiaj ten chlebek twarogowy od Moniki. Jadę też po inne takie małe zakupy, bo niewiele mi trzeba. Widzę, że papier toaletowy jest w Biedronce na promocji, więc jedziemy kupić. Później z deka lekko ogarniemy kuchnię, zmywarkę muszę rozładować. Tu w ogóle mam, słuchajcie, ususzone, suszę tutaj cebulki krokusów, bo jak byliśmy w termach, to mówiłam wam, że dołączyło się do nas takie towarzystwo. Pani właśnie mówi, że ona to krokusy teraz jak kupuje, to właśnie później, jak one już przekwitną, to ona te cebulki później suszy. Tylko dajcie mi znać, osoby, które się na tym znają, czy ja muszę te pędy obciąć, czy pędy mam na zasadzie oto. Czy ja to muszę odciąć i zostawić same cebulki? Bo pani mi powiedziała, żeby wysuszyć cebulki, w październiku je posadzić. I będziemy mieli piękne krokusy. Więc dajcie mi znać, jak to z tymi krokusami. Mówię do tych osób, co się bardzo ogrodem interesują, tymi kwiatkami. Dajcie mi znać, jak ja mam teraz te krokusy. Czy gdzie ja mam je w ogóle przechowywać? Jak one, bo one już są tak fajnie podsuszone. I wiem, że ich nie można też przesuszyć, więc teraz gdzie ja mam je schować? W jakie miejsce, czy to ma być coś ciemnego, czy w jakiś worek, jak to zrobić, żeby one mi przetrwały i żebym je mogła spokojnie posadzić we wrześniu, czy tam w październiku. No, dobra, lecimy do Biedronki. No i kochani, sinsej w tle, do galerii jednak w ogóle nie pojechałam. No pan cofa, zaraz mi cofnie, prosto w tyłeczek. Słuchajcie, do galerii jednak nie pojechałam, jestem u nas w Łęcznej. Zaleciałam do sinseja, bo byłam koło Action. I słuchajcie, co mnie zszokowało, rozpoczęła się wyprzedaż wielkanocna. Wszystkie produkty są obniżone o połowę ceny. Więc ja oczywiście skorzystałam. U nas nie ma za wielkiego wyboru już, bo już jest przebrane.
Ale ja oczywiście skorzystałam, więc pokażę Wam dzisiaj również moją skromną, delikatną dekorację, jaką zakupiłam w Sinsaju właśnie z okazji Świąt Wielkanocnych, którą już dzisiaj postawię, jak również pokażę Wam meble, które zamówiliśmy u Rafała, u naszego mistrza drewienku. Rafał już nam meble przywiózł, z tym, że jedna szafka będzie miała inną szybę, bo okazało się, że zamówił nie tą, co trzeba. Źle mu po prostu ją dobrali. Miała być taka sama jak w kuchni, jest inna, ale ogólnie wizualnie to tylko troszeczkę zmieni się szkło, ale meble już są, stoją od kilku dni, więc pokażę Wam dzisiaj, jak to u nas teraz w salonie wygląda. Lecimy do domu, zrobiłam niewielkie zakupy, bardzo fajne zakupy w Netto udało mi się zrobić, z czego się bardzo cieszę, ale to już wszystko będzie w domku, także jedziemy, wracamy. No, to już jesteśmy w domu. I szybciutko pokazuję zakupy, bo to ma nie być żaden haul zakupowy, ale powiedziałam, że muszę Wam coś pokazać, bo kupiłam fajne rzeczy w Netto z etykietkami. Bez etykietki kupiłam moje ulubione czekoladki karmelowe. Kto mnie ogląda, ten wie, że ja uwielbiam te czekoladki. I to jest tak kupione na zasadzie, wrzucę to do samochodu. Jak mnie kiedyś coś złapie takiego, że będę miała nerwa, mnie czekolada taka wycisza. Ale co się bardzo cieszę, dorwałam bagietki, słuchajcie, bagietki czosnkowe. Ostatnio się w ogóle wrobiłam z tymi bagietkami z Lidla, bo gotowe bagietki z Lidla kosztują 2,94, a te w takich opakowaniach kosztują 3,70 chyba 9, coś niecałe 4 zł. I się okazuje, że to jest dokładnie ta sama gramatura, co już te upieczone, więc nie musimy jeszcze tracić prądu w domu. A ja o tym nie miałam bladego pojęcia, myślałam, że one są tańsze, po prostu nie spojrzałam na cenę. Znaczy fakt faktem, dwie to miałam w jakimś wtedy w aplikacji z jakąś zniżką, że 50% taniej była, więc jeszcze na tym jakoś wyszłam, ale ja kupiłam wtedy 4 i wyszłam na tym jak za złote na mydle. Więc tutaj kupiłam po 1,97 zł i wzięłam 5 sztuk tych bagietek, tyle było, więc tyle wzięłam z masłem czosnkowym. Ksawery uwielbia takie bagietki, Nikola też. Mąż też, więc myślę, że się podzielą. Na promocji w Netto jest makaron Lubella po 3,40 chyba 5, czy 3,75. Jakoś wiem, że niedrogo, a że ostatnio kupiłam w Lidlu te duże świderki, to tutaj dobrałam już tylko nitki. No i ponownie są, słuchajcie, te kabanosy na promocji w Netto i one są 1 plus 1, opakowanie kosztuje 7,50 i są naprawdę mega, mega dobre. Nam osobiście z mężem bardziej smakują te drobiowe jak wieprzowe, ale wieprzowe też są dobre i teraz wzięłam 4 opakowania drobiowych. Oraz z metką trafiła mi się również wędlina na zasadzie kiełbasy, kiełbasa śląska i słuchajcie, jaki mamy skład. Kiełbasa wieprzowa, średnio rozdrobniona, wędzona, parzona w osłonce wieprzowej i jadalnej. Składniki: mięso wieprzowe z szynki, 100 g produktu otrzymano ze 100 g mięsa wieprzowego z szynki, sól, naturalne aromaty, przyprawy. Koniec. I tego wzięłam 4 opakowania, koszt 11 zł, więc wychodzi ona za kilogram 29,33. Mega jestem zadowolona z tego zakupu, tym bardziej, że dzisiaj mam już nastawiony groch łuskany i będę dzisiaj robiła grochówkę właśnie z kiełbaską, z boczkiem, z grochem łuskanym, więc zaraz się zabieram, kiełbaska się przyda, resztę mrozimy, bo zaczyna się pomalutko zbliżać sezon grillowy, co mnie bardzo cieszy. Wzięłam również chlebek, byłam w Lewiatanie, to już jest tyle, jeżeli chodzi o Netto. No i wzięłam też nasz ulubiony chlebek, ten królewski z Lewiatana. Uwielbiam ten chleb. W Lewiatanie również z Dobrowolskich była taka kiełbasa na promocji po 7,50, kiełbasa gosposi. No i ona ma zawartość mięsa 88%, więc zobaczymy. I to jest mięso wieprzowe. Więc zobaczymy, też wzięłam, albo może tą po prostu wezmę, a tą wezmę na grilla, będzie taka suchsza, to będzie lepsza na grilla, a tą dzisiaj wezmę do grochówki. I tyle, jeżeli chodzi o Lewiatan, tyle. Byłam w Lidlu, wzięłam 4 papryki, bo są jeszcze na promocji. W
Już jak to oglądacie, to oczywiście już tej promocji nie ma, bo będzie czwartek i będzie zmiana gazetki. Dwa Jowi duety dla Xawerego, jeden pęczek rzodkiewki, bo był taki olbrzymi. W Biedronce byłam, kupiłam pieczarki, bo papieru toaletowego u nas już nie było, śladu nie było. Ja tak czułam, że tak będzie, ale trudno, jeszcze jakiś tam papier mam, kupię inny. Wzięłam jeden ser twarogowy, bo obstawiam, że Xawery nie będzie chciał jeść tej grochówki, więc my sobie zjemy grochówkę, a Xawery będzie miał makaron z serem i z boczkiem, ze skwarkami. Wiem, że z tamtego sera powinno mi zostać jeszcze 100 gramów, bo chyba w tamtym przepisie było pół kilograma, ale stwierdziłam, że wezmę, bo gorzej jak Nikola jeszcze będzie chciała, to zabraknie. No i wzięłam jedne ziemniaki. I tyle moich zakupów, bo mam jeszcze sos. No właśnie, więc w sumie kluski z serem Xawery będzie miał jutro. Dzisiaj jeszcze zje sos, bo wczoraj robiłam sos z szynki. Tyle moich zakupów. A no właśnie, bo ja Wam miałam pokazać, co ja kupiłam na Wielkanoc. Słuchajcie, bo zeszłam się do tego Sinseya. Wchodzę, patrzę, a tam idzie pani obładowana rzeczami. Mówię, o co chodzi? Mówię, tyle rzeczy na Wielkanoc kupiła się, patrzę, a tam pomarańczowo od metek siedziała pani i obklejała. Mówi, że od dzisiaj zaczyna się wyprzedaż. Mówię, w szoku jestem, bo zawsze to jest tak, że wiecie, te rzeczy można kupić dopiero po świętach, a jednak na półkach jest jeszcze sporo produktów, więc ja wzięłam takie gałązki z jajeczkami. Są po 4,99 i wzięłam tego 5 sztuk. Żółtych i różowych, więc tak świątecznie będzie. Dodatkowo wzięłam filcową taką jedną dekorację i słuchajcie, ona kosztowała 2,99. No i wzięłam jeszcze do dekoracji króliczka, zajączka z regulowanymi nóżkami, więc tak to będzie dekoracyjnie. I on, słuchajcie, też jest na promocji i kosztuje 49 zł. Więc będziemy dekorować jeszcze dzisiaj nowe meble, które Wam zaraz pokażę, ale najpierw zrobię, nastawię wszystko na zupę, niech się zupa gotuje i w międzyczasie jeszcze muszę siąść, poszukać, umówić tatę do dwóch specjalistów, więc muszę poszukać troszeczkę lekarza, kontaktów gdzieś i co? I będziemy pokazywać mebelki, więc no, teraz lecę zupę gotować. You look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. With your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us. No i co? Jak Wam się podoba? And the reason why we stay, stay. A jeżeli chodzi o meble, to wymyśliłam sobie taką szafkę i to będzie taka szafka na alkohole, tylko właśnie na alkohole, na szklanki, tylko właśnie jedyną rzeczą, której tutaj, która będzie przerobiona, to jest, będzie po jeszcze jednej półce i te półki będą tutaj jeszcze przedzielone z regulacją, więc tu jeszcze muszę do Rafała zadzwonić i zamówić, bo Rafał właśnie będzie przyjeżdżał wymieniać tą szybę, ponieważ szyba docelowo jest taka w tym momencie, a powinna być taka, taka ciemna. I wiecie, to dosyć mocno się różni kolor tej szyby. O, tak Wam może pokażę. Jest bardzo duża różnica w odcieniu. Ta jest czarna, ta taka lekko przydymiona. Więc tak to wygląda. Aluminiowe złote ramki. Ta płyta to jest dokładnie ta sama płyta, która jest na przedpokoju. I również zamówiłam te same uchwyty, które mamy na przedpokoju, bo one się świetnie sprawdzają. Wymiar złapałam właśnie taki między dwoma włącznikami. Jest ta komoda przymocowana do ściany, tak żeby nam nie padła. No i nóżki, które zamówiłam, to są
takie nóżki z regulacją na 15 cm, tak aby roboty sprzątające mogły sobie spokojnie podjechać i tam wysprzątać, więc tak się prezentuje na chwilę obecną moja komoda. A jeżeli chodzi o drugą rzecz, to tutaj mamy taką RTV-kę, tylko oczywiście jeszcze mamy stary telewizor, bo nowy wraca z serwisu. Jeżeli chodzi o telewizor, to w telewizorze wymienili nam całkowicie ekran. Okazało się, że faktycznie było uszkodzenie, była wada fabryczna. Więc tak wygląda półka. Nie mogliśmy zrobić szerszej, ponieważ tutaj już mamy okno, rozsuwa się, a z tamtej strony chcieliśmy, żeby były akcesoria do kominka właśnie, i więc zostało to pod wymiar telewizora. Telewizor ma 1,40 m i ta RTV-ka ma również 1,40 m. Tutaj mamy również zastosowane dokładnie te same uchwyty, które są na przedpokoju i w tamtej komodzie. Mamy też te same listwy, które są na przedpokoju i w kuchni. Także wszystko tworzy bardzo fajnie jedną integralną część. Tak, Azulka? Tak, i jest Azulka, która też pasuje swoim biszkoptowym kolorem do wszystkiego. I tutaj w środku mamy półeczki, żeby coś pomieścić. Tu ogólnie została specjalnie otwarta przestrzeń, żeby kiedyś tam, wiecie, jakiś system nagłośnienia zamontować. Także tu jakiś tuner będzie stał. No i oczywiście te wszystkie rzeczy. Tu na razie jeszcze nie ma żadnych otworów robionych, nic, bo czekamy, aż przyjdzie telewizor. Wtedy część kabli poznika, bo też nie będzie tutaj niektórych rzeczy i zostaną te rzeczy też pochowane. Co ty chcesz? Wyszłabyś na dwór? Tędy nie wolno wychodzić na dwór. Chodź, mogę cię wypuścić, jak chcesz. No, więc tak to wygląda. Proszę bardzo. Proszę bardzo, gwiazdo moja. Właśnie, o, jeszcze muszę buty górskie moje schować po moich szlakowanych wyprawach. No, także tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że Wam się również spodobają nasze mebelki. Tak naprawdę to nam się musi podobać. Wiadomo, każdy ma inny gust. Jednym się podoba, innym nie. Ale ja chciałam w takiej tonacji, w takiej kolorystyce, wiem, że jak ta szyba będzie, dlatego jej nie myłam, nie ustawiam tam nic, bo jeszcze jak przyjedzie Rafał, będzie wymieniał te szyby, więc stwierdziłam, że nie ma najmniejszego sensu, wiecie, pucować tego wszystkiego, bo on i tak to zabierze, a tak naprawdę to jest rzecz, która mi bardzo będzie po prostu pomocna, bo ja takiej rzeczy na początku w ogóle nie obstawiałam. Tutaj miała być zrobiona taka ściana dekoracyjna, troszeczkę drewna, troszeczkę luster, troszeczkę złotych elementów, ale finalnie zmieniliśmy zdanie, bo stwierdziłam, że takiej półki na alkohole po prostu nie ma, takiego szybkiego kontaktu, a tamta jest już obstawiona innym szkłem. Ja się po prostu nie spodziewałam, że my aż tak dużo szkła będziemy mieli i że to będzie tak w miarę regularnie dosyć uzupełniane, bo jednak też szkło się tłucze, więc stąd zapasów też jest więcej. Dobra, bierzemy się za robienie chleba i robienie zupy i widzimy się później. Chleb pewnie Wam nagram, bo może nie wszyscy oglądają Monikę, więc zostawię Wam, ale to jest od Moniki z kanału Chleb, więc chleb Wam nagram i zostawię Wam składniki, bo to tylko wszystkie składniki trzeba wymieszać ze sobą i wrzucić do piekarnika. No i dobra, zaczynamy. Najpierw będziemy potrzebowali co? 500 g twarogu. Ja twaróg mam taki, więc już go otwieramy. Dobra, mamy 500 g twarogu. Następnie dodajemy 3 jajka. Następnie dodajemy 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Pół łyżeczki soli i 300 g płatków owsianych górskich. Ok. I to wszystko blendujemy na gładką w miarę masę. No powiem Wam, że mój blender to ledwo co wyrabia, ale fakt faktem to jest blender o mocy 600 W, ale ledwo co daje radę, bo masa jest bardzo gęsta, więc no jest ciężko. Ok,
Teraz do tej masy dodajemy 40 g siemienia lnianego i 80 g słonecznika i mieszamy wszystko razem już łyżką. No powiem Wam, masa bardzo gęsta. Ciężko się to robi, tym bardziej jak się nie ma, że tak powiem, siły za bardzo w rękach i się nie można tak za mocno tutaj z tym poubijać, ale to nic, damy radę. Ciekawość, jak ten chleb smakuje, mnie bardziej zżera niż moja siła. No dobra, mamy już zrobione. Piekarnik właśnie poinformował mnie, że już się nagrzał. Nastawiłam go na 170 stopni, raz Monika mówiła 170, raz 180, więc nastawiłam na te 170 i wykładamy już ciasto na blachę. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie po upieczeniu. Ma ono już ładną, zwartą formę, więc powinno być dobrze. Formujemy teraz chlebek i będziemy piec przez 1 godzinę. No i chlebek już się upiekł, więc go wyciągamy. O, aż zaparowało. Wyciągamy, studzimy i będziemy później testować. A co tu się jeszcze u mnie dzieje? Robię jeszcze zupę botwinkową, bo mnie naszło, bo miałam jeszcze botwinkę. Jedną zupę botwinkową zrobiłam przedwczoraj i oddałam wczoraj rodzicom, zrobiłam dla nich, a dzisiaj robię dla siebie. No i tu już jest zrobiona, jest boczek zostawiony jutro dla Xaverego, jest już zrobiona zupa z tym właśnie grochem, który się po prostu rozpada. I ona ma boczek, ziemniaki, marchewkę i kiełbaskę. Boczek i kiełbaska była podsmażana. Także tyle dzisiaj w kuchni gotujemy. Już praktycznie kończę. Wyciągam tylko ten chleb, dokończę zupę i biorę się troszkę za prasowanie, ale najpierw muszę poumawiać wizyty, bo to już mamy prawie godzinę 14, ale ważne, że już jest obiad gotowy. Dzieciaki dzisiaj będą jadły sos z makaronami, jedno i drugie jest ugotowane, więc tu już tylko mi zostało dokończyć zupkę i biorę się teraz za papierkową troszeczkę robotę. Troszkę popracuję i jeszcze mi dzisiaj czeka prasowanie, zaczyna mnie boleć głowa. Byłam dzisiaj w ogóle jeszcze w spółdzielni, bo u nas tam co jakiś czas przychodzą takie pisma, wiecie, z podwyżką, a lodziarnia należy, lokal w lodziarni jest nasz własnościowy, ale jest tam czynsz, bo jest to lokal w bloku, więc tam jest też czynsz naliczany. No i co jakiś czas spółdzielnia robi podwyżki, takie wiecie, podwyżki, obniżki. Coś tam się co jakiś czas dzieje, co kwartał praktycznie, ale to nie są jakieś gigantyczne. Tam jest, wiecie, no w skali roku to może jest 15 zł, tak jak nam przychodzi, ale to jest też mały metraż, to z tym się trzeba też liczyć. A tak to jest tam 2 zł. No i to trzeba podpisać, żeby im się w papierach zgadzało, że my się zgadzamy. Nie wystarczy, że płacimy, trzeba jeszcze podpisać, że my się zgadzamy z tą podwyżką, obniżką, z tą informacją ogólnie, że przyjęliśmy ją do wiadomości. No i się spotkałam też w spółdzielni prezesa, więc poszłam i mówię o moich planach co do tej lodziarni, czy coś takiego jest możliwe. Zapytałam się jeszcze o 2 inne rzeczy, które nas interesowały. No i mówię jeszcze, że pasowałoby w końcu coś zrobić z tą elewacją. Mówię poprzedni, mówię zarządca, mówię pani prezes, obiecywała, że ta elewacja będzie zrobiona. Mówię, lodziarnia już ma 4 sezon i mówię, ta elewacja dalej wygląda jak wygląda. Obskurnie, mówię, ja mówię ze swojej strony pomalowałam, ale mówię, tam by się po prostu przydało przynajmniej wymienić blachę, ja już nie mówię tutaj o jakimś grubszym remoncie, ale wymienić to blachę albo obić przynajmniej jakąś blachą taką płaską, bo mówię, tam są zadziory, jest to niebezpieczne, mówię, jak się w końcu jakieś dziecko przewróci, gdzieś o tą blachę zahaczy, to mówię, porości na głowę, będziecie mieli wtedy problem. Mówię, elewacja jest wasza, mówię, także mówię, a jest tam sporo takich wystających rzeczy, wystarczy to po prostu poobijać, jakąś ładną blachą pomalować to. No i pan prezes tak, wiecie, no mówi, dobrze, to proszę zadzwonić w poniedziałek, dał mi numer telefonu,
Mówi, ja to wszystko już mówi ustalę, co nas interesuje i mówi, dam znać, jakie będą decyzje, więc udało mi się dzisiaj dużo rzeczy załatwić, nawet bardzo dużo, z czego jestem bardzo zadowolona, bo no już u nas na przykład jedna lodziarnia się włącznie otworzyła, więc myślę, że ja, tylko że po prostu ja widzę, że u nas pogoda jest fatalna. Absolutnie nie widzę sensu w tym momencie otwierania lodziarni. Jeszcze muszę zadzwonić do dziewczyn, które wysłały CV, umówić się na rozmowę. Ale myślę, że już to zrobię raczej po świętach. Może przed świętami ze dwie dziewczyny jeszcze zaproszę na rozmowę, bo nie mam po prostu jak, wiecie, czasowo mi brakuje tutaj troszeczkę możliwości. Ale to nic, wszystko sobie ogarniemy. Mam nadzieję, że uda się to wszystko ogarnąć i tą lodziarnię w połowie kwietnia uda mi się otworzyć. Chociaż jak się patrzy na tą pogodę, to wiecie, w czwartek, piątek, sobota w wielkim tygodniu ma być przepiękna, a w niedzielę już ma być 6 stopni z tego, co patrzyłam w pogodzie. A czwartek, piątek, sobota ma być po 17 stopni słońca, więc ostatnie dni przed świętami zapowiadają się przecudownie, a później już po świętach ma spaść temperatura do 10 stopni. No więc nie wiem, tam jeszcze widzę jakieś szkolenie, mi się szykuje 9. Dzisiaj dostałam zaproszenie 9 kwietnia na szkolenie bardzo fajne i pewnie pojadę, bo jest ono niedaleko stąd. Jest to szkolenie lodziarniane, akurat z firmami, z którymi ja współpracuję, więc przy okazji złożę sobie zamówienie już na towar. Także to też będzie coś ciekawego, bo zawsze jeździłam na targi, w tym roku na targi żeśmy nie pojechali, bo stwierdziłam, że każdego roku jest coraz mniej wystawców, a ja w sumie żadnych nowości nie mam zamiaru w tym roku wprowadzać. Więc jeżeli za rok faktycznie na przykład by się tak stało, żebyśmy otwierali drugą lodziarnię, inny punkt ewentualnie, bo różne pomysły nam chodzą po głowie, znaczy mi, a mąż po prostu mnie tylko przyklepuje po ramieniu i wspiera w tych moich pomysłach i inwestycjach, daje mi zieloną kartę, bo wie, że po prostu potrafię to wszystko pociągnąć. I nie dam sobie czegoś wmówić. To jest chyba bardzo ważna cecha u mnie, jak czasami gdzieś tam chodzimy z mężem po targach czy gdzieś tam i mąż mówi, że a może to, a może tamto, jak ja do czegoś jestem nieprzekonana ze skarby świata. Jak ja się sama do tego nie przekonam, to nikt mnie do tego nie namówi. Nie ma takiej opcji. Ja muszę, to musi być po mojemu i tyle. Tutaj mam twarde takie decyzje. Nie negocjuję tutaj w takich sytuacjach. Jak gdzieś zobaczę i wiecie, nie przekona mnie, nie wiem. Było tak, że nas firmy namawiały na lody bałwanki. Niby prosto, maszyna, franczyza, dużo się nie traci w razie czego, ale ja się do tego nie mogłam przekonać. Tym bardziej jeszcze jak ja tego spróbowałam. Mówię, nie no, w życiu mówię, nigdy w życiu mówię, tego nie wezmę. Mówię, choćby mi to dali w tym momencie za darmo i kazali sprzedawać. Mówię, nie, to mi po prostu nie pasuje, nie leży, nie sprzedam tego, bo będzie mi to ciężko w ogóle komukolwiek polecić. A często jest tak, że przychodzi klient do lodziarni i pyta, a co mi pani poleci? Coś bym zjadł dzisiaj u pani, ale co mi pani poleci? No i co? Trzeba wiedzieć, co polecić. Dobra. Kończymy. O, 5 sekund zostało, kończę już zupę i wyciągamy ten chleb, bo zaraz nam się zjara, chociaż piekarnik wyłączony. No dobra, kochani, robimy testy. Chlebek już wystygł. Mąż też jest ciekawy. Na początku myślał, że to jakieś ciacho zrobiłam pod jego nieobecność. Mówię, chleb na czym? Na serze białym. Także kroiby testujemy i zobaczymy. A patrzcie, jak mi pięknie dzisiaj obiadek poszedł. Taka pyszna była zupka, to we dwoje z mężem. Mężowi posmakowała, stwierdził, że weźmie dokładkę. Więc tak, kroimy chlebek. Jeszcze w akcie dobroci dzisiaj kwiatki mi się oberwały. A drugimi kwiatkami dostał mąż, bo przyniósł żonkila. Dobrze, że wziął dwie opcje. Przynajmniej nie było tragedii. Już ktoś pewnie smaruje SMS-a, znaczy ten komentarz, że jestem pesymistka i narzekam. Dostałam kwiatki i narzekam. Okej, okay, chlebek się ładnie upiekł. Już Wam pokazuję, jak on wygląda w środku. Ładnie wypieczone. Kromeczka na pół. Proszę. Mąż siedzi. Ręka tutaj. I? Tak.
Taki jakby dużo narzędziowy, nie? Kryściwy taki, o, może tak to nazwać. Ale dałbyś wiarę, że tu nie ma krzty mąki? Wiesz, z czego to jest zrobione? Płatki owsiane, 300 gramów, pół kilograma sera białego, proszek do pieczenia. Sera to tu nie wrzuć w ogóle. Sera nie wrzuć w ogóle, no. 3 jajka, sól, proszek do pieczenia mówię, nasiona te siemię lniane i słonecznik. Dobry. Powiem wam bez kitu dobry. Bardzo treściwy. Myślę, że jedna kromka, dwie to jest, wiesz. No, ale zobacz jaki to jest, jaka to jest ilość białka. Pół kilograma sera. Masz i ten. I z płatków bardzo dobre. No i czuję, że będziemy, to zobaczymy jak on za dwa dni będzie wyglądał, czy on się nie zeschnie. O ile przetrwa dwa dni, ale bardzo dobry. Ponoć jeszcze w Thermomixie jest taki sam przepis na chleb, właśnie na, któraś tu mi z was pisała. Także też przetestuję, zobaczę czy nie jest taki sam. Tobie nie wolno, no. Tak, ty jesteś biedna, bo ty już od ponad miesiąca czasu nic nie ciapnęłaś na lewo, nie? Z talerza nic nie dostałaś. No, ale ziemniaki zostały. No, ale ziemniaki jej wolno. Nie. Widzicie, jak cierpliwie sępi? Jest niesamowicie cierpliwa w tych sępieniach. Tam ci powąchać. dalej się jak gadżeta. Sama ze powąchaj. Ale dobra. Pyszny chleb. Dobra, genialne. Muszę jeszcze przetestować od Moniki te bułki. Na serku tym. Jaki ty lubisz serek z Krasnego Stawu? Wiejski. Wiejski. Monika robi bułki na serku wiejskim. A mogą być dobre. No, zrobię jutro. Pyszny chlebek, polecam. No i co? Przyrzekam się z wami przyżegnać. Boże, przepraszam. Pożegnać. Mamy godzinę 19, nie poprasowałam, nic w sumie nie zrobiłam, jak się rozłączyłam, zaraz przyjechał mąż, siadłam tutaj, zaczęłam ogólnie szukać lekarza, jednego, drugiego, okazało się, no zresztą, no nieistotne, ogarnęłam temat, więc łatwo nie będzie, ale damy radę. No i słuchajcie, później wrócił mąż, więc siedliśmy wszyscy przed Ksawerę ze szkoły, więc wszyscy siedliśmy do obiadu. I jak skończyliśmy jeść obiad, to przyszli znajomi, więc posiedzieliśmy, wypiliśmy kawę, jak znajomi poszli, pogadaliśmy, znajomi poszli, to co? To ja pojechałam do rodziców. Zobaczyłam, co tam się dzieje, co i jak, posiedziałam chwilę, no i wróciłam do domu, mamy godzinę 19. Nadal mam startę prasowania, do którego muszę zaraz stanąć, ale najpierw chciałabym poskładać ten film. Chlebek fajny, mi smakuje. Mąż mój stwierdził, że jest dobry, ale musi go jeszcze spróbować z masłem, bo jest bardzo treściwy. Ja właśnie to w nim cenię najbardziej, bo ja uwielbiam takie ziarniste chleby. Ja bym jeszcze więcej mogła nasypać tego słonecznika i dla mnie byłby jeszcze lepszy. Także ja jestem jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o ten chleb. Słuchajcie, na dniach też wam nagram denko, bo wczoraj wrzuciłam kilka rzeczy. Ogólnie ostatnio zobaczcie, co mi się dzieje na twarzy. To mam wysyp po prostu po Basic Lab, po serum. Stosowałam jedno, zaczęło mnie sypać, odstawiłam. Zaczęłam stosować, znaczy w sumie wykończyłam już tamto serum i zaczęłam stosować drugie, które stosowałam tylko wieczorami raz na kilka dni i okazało się, że mnie strasznie wysyfiło. Po prostu mam tyle wyprysków, całe czoło mam takie, no już teraz troszeczkę przygasło, bo ostatnio krem z La Roche-Posay używałam taki właśnie do takich problematycznej takiej skóry. Więc troszeczkę to wygasiłam, ale tutaj takie bolące od wewnątrz, budujące się są, po prostu mam całą brodę i już jestem święcie przekonana, że to jest od tego serum, bo automatycznie jak odstawiam, to już na drugi dzień jest tego mniej. Jak używam, znów wywala.
Więc mówię, chyba to jednak musi być coś w tym serum. I naprawdę nazbierało mi się ogromne denko, ogromne. A jeszcze Wam coś powiem. Vinted mi odblokowali. Dzisiaj wchodzę na pocztę, patrzę się, ja mam tam jakieś powiadomienie, że ktoś mi zaproponował jakąś cenę. Mówię, jak zaproponował, jak ja mam przecież od miesiąca czasu, więcej, 2 miesięcy zablokowane Vinted. Mówiłam Wam, że do nich pisałam i też się nie zgodzili. Po czym dzisiaj wchodzę, klikam w ten link, patrzę się, a to była wiadomość sprzed 2 dni. Patrzę się, a tam jest wiadomość od Vinted 3 tygodnie temu, czyli po tym jak ja złożyłam odwołanie i oni mi odpowiedzieli negatywnie, po 2 dniach rozpatrzyli jednak pozytywnie, że faktycznie przyznali się, że niesłusznie mnie potraktowali i mam Vinted odblokowane. Więc bardzo mnie to cieszy, bo ruszę z solidną sprzedażą przez Vinted. Mam tu troszeczkę rzeczy, więc troszkę pójdzie przez Allegro, bo no nie wszystko na Vinted da się wystawić, nie ma niektórych kategorii. Mam mnóstwo takich technicznych rzeczy, typu gdzieś tam do kominka, jakieś tam elementy i tak dalej. Jakieś tam też elektryczne przekaźniki i tak dalej. Mnóstwo mam takich różnych dziwnych rzeczy, ale i mam bardzo dużo ciuchów, więc będę też wystawiała pewnie sporo i odzieży. Więc no cóż, dobra, żegnam się z Wami, bo ten vlog i tak jest dosyć długi. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo wiem, że bardzo dużo osób mnie ogląda, a nie subskrybuje kanału. I zostawicie oczywiście jakiś ślad po sobie w postaci łapki albo chociażby komentarza ze zwykłymi pozdrowieniami, bo to się bardzo fajnie czyta, jak z rana jest. Dużo słoneczka, miłego dnia, pozdrawiam, fajnie Was widzieć. Naprawdę, bardzo miło się czyta takie komentarze, więc nie wstydźcie się, uczestniczcie w tych komentarzach, bo tam się buduje bardzo fajna społeczność, taka życzliwa i nawet wiadomo, ostatnio tak było, że jedna tutaj z osób miała ciężkie dni, cięższy moment w życiu i dostała naprawdę ogrom wsparcia od wszystkich osób, które tutaj po prostu zawsze w tych komentarzach są, bo tu się budują też fajne relacje z osób, które się nigdy w życiu nie spotkały. Czasami się budują takie przyjaźnie fajne i prawdopodobieństwo, że się spotkają, kiedy się umówią, też jest bardzo duże, więc zapraszam Was serdecznie do komentowania. No i co, będziemy kończyć. Zobaczymy, co jutro będziemy nagrywać. Mnie jutro bardzo dużo nie ma, bo jutro jadę. A nie, jutro jadę zrobić dla Was przeglądów troszkę. Także jutro jadę na Holtera, założyć sobie Holtera, a później pojadę właśnie do galerii po drodze, wstąpię, zobaczę, co tam w Pepco. No mierzymy, żadnego robić nie będę, no bo wiadomo, będę tutaj taka troszkę zabudowana. Więc żadnego mierzymy, ale myślę, że gdzieś tam jakiś przegląd półek fajny zrobię. Mam pomysł na 2-3 przeglądy, więc zobaczymy, czy w ogóle będzie jakiś materiał do nagrania. A jak nie, to po prostu zrobimy normalnego vloga. Pomysłów mam dużo, bo tu już parę pomysłów sobie spisałam na te filmy, więc myślę, że takie filmy też Wam się spodobają i przynajmniej będą praktyczne. No. Będziemy nadrabiać zaległości, które już dawno temu poobiecywałam, a do tej pory ich nie spełniłam, bo jakoś braknie mi czasu, bo dla mnie film jest zbyt prosty, a wiem, że dla Was będzie bardzo przydatny. Dobra, trzymajcie się cieplutko, ciepełko Wam życzę i do zobaczenia pewnie jutro.